Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale pamiątki, czyli rusztowania wspomnień. Dzisiaj przychodzę do Was bardziej z legendą niż historią, bo stawia ona więcej pytań niż daje odpowiedzi. I pozostawia tak naprawdę z niedosytem, bo chcielibyśmy wiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się. Niestety, tym razem ja nie będę potrafił Wam na to odpowiedzieć. Być może kiedyś dowiemy się, jak sprawy mają. Ale. Postanowiłem historię skarbu Erwina Romla mimo wszystko przedstawić wam na moim kanale. Zapraszam. Tak jak wyobraźnie krajowej opinii publicznej regularnie w sezonie ogórkowym rozpalają doniesienia o kolejnych próbach odnalezienia hitlerowskiego złotego pociągu, w basenie Morza Śródziemnego od końca wojny krąży podobna legenda. Skarb feldmarszałka Romla stał się porównywalnym fenomenem kulturowym i cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem. 13 maja 1943 roku Wszystkie nadal walczące oddziały państw osi w Tunezji ostatecznie skapitulowały przed wojskami alianckimi. W ten sposób kampania afrykańska III Rzeszy zakończyła się fiaskiem, w wyniku którego do niewoli dostało się przeszło 230 tysięcy niemieckich i włoskich żołnierzy. Część oddziałów Wehrmachtu udało się jednak ewakuować z Tunezji na Sycylię, do południowych Włoch i na Korsykę to właśnie w piwnicach znajdującego się na tej ostatniej wyspie klasztoru Świętego Antoniego, położonego niedaleko portu Bastia, Niemcy wiosną 1943 roku mieli ukryć sześć skrzyń. Ich zawartość stanowił kruszec wykonane z niego precjoza oraz klejnoty zrabowane mieszkańcom Afryki północnej pochodzenia żydowskiego, którzy wpadli w ręce hitlerowców w trakcie ich kampanii w Libii, Egipcie i Tunezji. Prałat tego opactwa po wojnie twierdził, że mnisi odkryli w jego piwnicach fragmenty niemieckich skrzyń. Na początku 1943 roku oddział hitlerowskiej służby bezpieczeństwa pod dowództwem podpułkownika SS Waltera Raufa, którego nazwisko już parokrotnie padło w moich audycjach, faktycznie przeprowadził konfiskatę przeszło 100 kg złota wśród ludności żydowskiej w Tunezji. Był to okup zapłacony przez gminę w zamian za odstąpienie od eksterminacji jej mieszkańców. Co istotne, Rauf, po ewakuacji z Afryki Północnej, był dowódcą SS i policji na Korsyce do września 1943 roku. Nie da się zatem wykluczyć, że skonfiskowane przez niego złoto stało się po latach w zbiorowej świadomości skarbem Romla, tym bardziej, że nie wiadomo oficjalnie, co się z nim finalnie stało. Zwłaszcza, że według jednej z wersji historii skarb Romla miał zostać ukryty właśnie przez SS u wybrzeży Korsyki. Zawartość wspomnianych wcześniej skrzyń, złożonych w piwnicach Klasztoru Świętego Antoniego, miała zostać przepakowana do sześciu metalowych, szczelnych pojemników i załadowana na frachtowiec płynący do portu w północnych Włoszech. Być może dwa odrębne zdarzenia na przestrzeni lat połączyły się w jednej legendzie. Bowiem według najpopularniejszej wersji historii o skarbie Romla miał być on gromadzony na rozkaz samego feldmarszałka od samego początku kampanii afrykańskiej, a nie dopiero w 1943 roku. Nie da się wykluczyć, że nacierające jednostki Wehrmachtu mogły się natknąć w zajmowanych miastach na bankowe sejfy, których zawartości nie zdążono ewakuować. Zgromadzony skarb miał mieć wartość przeszło 20 milionów ówczesnych funtów. Niepodważalnym faktem jest, że w trakcie niemieckiej ofensywy w Libii, na zapleczu frontu działała specjalna jednostka, której zadaniem był rabunek dzieł sztuki z muzeów, miejsc kultu religijnego i cywilnych domów. Miały one stać się eksponatami w projektowanym muzeum Firera w Linzu. Samfeld marszałek 13 lipca 1942 roku przesłał swej żonie w prezencie urodzinowym kolekcję arabskiej biżuterii. Oczywiście nie da się wykluczyć, że nabył ją legalnie na bazarze. W ogóle charakterystyczną cechą legendy o złocie Romla jest ogromny chaos panujący w dotyczących jej informacjach. Postaram się więc je nieco usystematyzować. Dwie historie dziejące się wyłącznie w Afryce. 8 marca 1943 roku, czyli na kilka dni przed odkomenderowaniem feldmarszałka Romla do Europy. Wezwał on siedmiu oficerów do swojej kwatery dowodzenia w Hammamet pod Tunisem. Wśród nich znajdował się Heinrich Sutter, korespondent wojenny przydzielony do sztabu Romla. Historia oparta jest na złożonych przez niego zeznaniach. W Hammamet zgromadzony został transport dziewięciu metalowych skrzyń i dwóch beczek zawierających kruszec, szlachetne kamienie, biżuterię oraz dzieła sztuki o szacunkowej wartości 100 milionów ówczesnych dolarów. Ciekawe, że zawsze są to takie duże, okrągłe sumy, chyba mające w zamyśle silnie oddziaływać na wyobraźnię odbiorców. Pojemniki załadowano na 20 ciężarówek i zawieziono do portu w Tunisie. Stąd na pokładzie dwóch niemieckich niszczycieli, zapewne przejętych z floty greckiej, bo Niemcy nie wprowadzili na Morze Śródziemne żadnego własnego okrętu tego typu, skarb miał trafić do południowych Włoch. Jednak lotnictwo brytyjskie zatopiło oba okręty Kriegsmarine. Druga wersja historii skarbu Romla w Afryce zaczyna się podobnie, z tym, że 9 marca 1943 roku ciężarówki z cenną zawartością miast do portu w Tunisie jadą do oazy Duz. Konwojem dowodził pułkownik Hans Niedermann. W oazie kupił on 50 wielbłądów i na ich grzbietach skarb przetransportował w tylko sobie wiadome miejsce w głębi pustyni. Po dwóch dniach wrócił wraz ze swoimi ludźmi do oazy, gdzie z wielbłądów przesiedli się oni na powrót do swoich ciężarówek. W drodze powrotnej do Tunisu wpadli w pułapkę zastawioną przez Brytyjczyków i w wyniku walki wszyscy Niemcy polegli. Dziwnym zbiegiem okoliczności w wykazie oficerów Wehrmachtu nie figuruje żaden pułkownik Hans Niedermann. Pytanie, które od razu się nasuwa, po co Niemcy mieliby ukrywać skarb na pustyni, wiedząc, że raczej trudno będzie im tu powrócić, żeby go odzyskać? Logicznym byłoby załadowanie go na kuter torpedowy i przetransportowanie do Neapolu. Mały, szybki okręt miał duże szanse, by niezauważony przez brytyjską marynarkę wojenną i lotnictwo, przepłynąć z Tunezji do Włoch. Historia trzecia, której finał również rozgrywa się na morzu. Co ciekawe, jej szczegóły znalazły się w szeregu oficjalnych raportów amerykańskich i brytyjskich służb wywiadowczych na podstawie niemieckich dokumentów znalezionych przez aliantów w bazie Kriegsmarine w porcie La Spezia w północnych Włoszech. 16 września 1943 roku do portu Castelmare di Stabia w środkowych Włoszech wjechał konwój składający się z trzech ciężarówek i jednego samochodu osobowego Wehrmachtu. Z tego ostatniego wysiadł podpułkownik Ludwig Dahl, kapitanowie Oskar Pleist, Helmut Rosmaier i porucznik Otto Arnfogel. Na miejscu obecni byli również funkcjonariusze niemieckiej służby bezpieczeństwa. W ciężarówkach znajdowało się sześć zabezpieczonych dodatkowo łańcuchami metalowych skrzyń o łącznej wadze przekraczającej 10 ton. Z dużym trudem cały ten ładunek został złożony na pokładzie zakotwiczonego w porcie uzbrojonego kutra rybackiego Kriegsmarine, dawnej jednostki włoskiej. Sternikiem okrętu był starszy bosman Peter Fleigt, na którego zeznaniach ta historia opiera się. Niewielki okręt miał przejść do portu Bastia na Korsyce, gdzie dołączyłby do konwoju idącego do Genui w północnych Włoszech. Funkcjonariusze niemieckiej służby bezpieczeństwa zażądali od pułkownika Dala przejęcia odpowiedzialności za dalsze bezpieczeństwo transportu. Pytanie, dlaczego Gestapo uczestniczyło w całej operacji? Do ochrony strategicznie istotnych transportów powołany został specjalny urząd gospodarczy SS pod dowództwem kurta Preizla. Skuter wraz ze swym cennym ładunkiem opuścił włoski port i wieczorem 17 września 1943 roku dotarł w pobliże portu Bastia na Korsyce, który chwilę wcześniej został zbombardowany przez lotnictwo alianckie. W tej sytuacji pułkownik DAL rozkazał nie wchodzić do niego, ale cenny ładunek zatopić w dogodnym miejscu o głębokości około 60 metrów. Skrzynie wyrzucono za burtę z przymocowanymi do nich bojami, które jednak celowo nie wypłynęły na powierzchnię. Znalazły się 30 metrów nad dnem, wskazując miejsce zatopienia ładunku. Dodatkowo naniesiono je na sporządzony plan ukrycia skarbu. Kuter powrócił do portu w środkowych Włoszech. Oficerów Wehrmachtu i członków załogi natychmiast oskarżono o kradzież depozytu należącego do III Rzeszy. W obliczu tych zarzutów niemiecka służba bezpieczeństwa zdecydowała się ich zlikwidować. Finalnie pułkownik Dahl i jego oficerowie zostali rozstrzelani w kamieniu łomieniu podal miasta Massa, następnego dnia rano po wielogodzinnym przesłuchaniu. Bosman Flight i jego koledzy z załogi zostali przeniesieni z marynarki wojennej do wojsk lądowych i trafili na front wschodni. Co oczywiście było bardziej zawoalowaną formą wyroku śmierci. 18 września 1943 roku Niemcy wkroczyli do wsi Miomo na Korsyce, zakazali jej mieszkańcom opuszczania ich domów i uniemożliwili im zbliżanie się do wybrzeża. Jednemu z rybaków udało się jednak ukryć na plaży. Obserwował, jak niemiecki kuter manewrował w pewnej odległości od wybrzeża, a potem z jego pokładu prowadzono w wodzie jakieś prace. Zatem nie można wykluczyć, że Niemcom udało się odzyskać skarb z morza na podstawie zeznań złożonych przed śmiercią przez pułkownika Dala i zebranych mu notatek. Przy czym świadek ich działań nie widział żadnych skrzyń, a tylko próby wleczenia za kutrem Linz hakami. W tej wersji historii należy podkreślić, że od 13 września 1943 roku na Korsyce trwały już walki o jej wyzwolenie spod hitlerowskiej okupacji. A więc Niemcy musieliby się bardzo spieszyć. Peter Flake przeżył jednak wojnę i 3 czerwca 1948 roku zwrócił się o wizę turystyczną, pozwalającą na wyjazd na Korsykę. Podawał się za obywatela Czechosłowacji urodzonego w Sudetach, posługiwał się jednak dialektem szwabskim. Władzom francuskim po przybyciu na wyspę od razu zaoferował możliwość ujawnienia miejsca ukrycia skarbu w zamian za połowę jego wartości. Francuzi byli sceptyczni wobec jego rewelacji. Zeznał, że w trakcie wojny służył m.in. we włoskim porcie La Spezia jako Nurek. Na początku września 1943 roku, na rozkaz kapitana SS Dala czyli w tej wersji historii oficer zmienił swój stopień i przynależność służbową został skierowany do portu Bastia na Korsyce. Tam wraz z innymi przybyłymi marynarzami Kriegsmarine zabrali z ziemi klasztoru Świętego Antoniego sześć metalowych skrzyń. Zadaniem Flajga, jako nurka, było zatopienie ich na dnie w okolicy portu na głębokości około 50 metrów i zamocowanie do nich boi umieszczonych pod powierzchnią morza. Po wykonaniu zadania wszyscy powrócili do portu La Specja. W tydzień po powrocie do Włoch oficerowie biorący udział w akcji zostali rozstrzelani na rozkaz majora SS o nazwisku Kessler, a flaga i pozostałych marynarzy Kriegsmarine przeniesiono do wojsk lądowych i skierowano na front wschodni. Znów powtarza się aspekt tej historii dotyczący boi przymocowanych do skrzyń, które miałyby ułatwić ich wydobycie. Jeżeli skrzynie po wojnie nadal znajdowały się pod wodą, z pewnością miejscowi rybacy albo by je wyłowili, albo chociaż darliby swoje sieci o nie, co zwróciłoby na pewno ich uwagę. Władze francuskie postanowiły sprawdzić szczegóły oświadczenia Flayga. Między innymi okazało się, że rzeczywiście ukończył kurs nurkowy, ale dopiero po wojnie. Francuzi pozwolili mu rozpocząć poszukiwania, za które jednak miał tylko otrzymać wynagrodzenie za pracę wykwalifikowanego nurka i zakwaterowanie na wyspie. Na udział w ewentualnym skarbie Francuzi nie wyrazili zgody. W tej sytuacji Flake zrezygnował z ich oferty. Pozostał jednak na Korsyce i na własną rękę postanowił szukać skarbu. Szybko zwrócił tym uwagę miejscowej grupy przestępczej. Przez podstawioną kobietę zaoferowali oni swoje wsparcie jego poszukiwań. Oferta ta była jednak oczywiście nie do odrzucenia. Flake otrzymał od nich do dyspozycji łódź motorową i stary skafander nurkowy wraz ze sprężarką. Podczas kolejnego zejścia na dno miał odnaleźć wrak amerykańskiego samolotu. To szczegół, który się jeszcze pojawi w tej historii i zatopione skrzynie ze skarbem. Świadomy jednak, że gdy ujawni ich lokalizację, zostanie zlikwidowany, zapamiętał tylko nazwę miejscowości, w pobliżu której prowadził akurat poszukiwania. Miało być to Tomino. Flake następnego dnia po ostatnim nurkowaniu zaginął. W 1961 roku na łamach American Weekly ukazał się artykuł poświęcony historii skarbu ROMLA. Po publikacji jego przekładu w niemieckim czasopiśmie, z jego autorem, Johnem Godleyem, skontaktowała się kancelaria prawna. Reprezentowała ona osobę, która w artykule przedstawiona została jako Peter Flike. W rzeczywistości miał się on jednak nazywać Walter Kirner. W czasie wojny służył jako podoficer w AfNSS i brał udział w zatopieniu skarbu u wybrzeży Korsyki. Ale skrzynie miały znajdować się u ujścia rzeki Golo, a nie w pobliżu miejscowości Tomino. Kirner rzeczywiście ukończył kurs norkowania po wojnie i wystąpił o wizę wyjazdową na Korsykę. Nie chciał jednak opowiadać o tym, co wydarzyło się po jego porwaniu w 1948 roku. W latach 1961 63 Uniwersytet w Edynburgu zrealizował badania dna morskiego, w trakcie których poddał testom prototyp zbudowanego przez swoich pracowników naukowych magnetometru. Zespół badawczy jednak od razu krytycznie ocenił oświadczenia Kirnera i wskazał niespójności w nich. W tej sytuacji Niemiec zmienił w ogóle swoją historię. Stwierdził, że na Korsyce nigdy nie był. Informacja o zatopionym skarbie, wraz z mapą jego umiejscowienia, Kirner miał otrzymać już po wojnie, przebywając w alianckim obozie niemieckim w okolicach Dachau. Przekazał mu je podpułkownik SS o nazwisku Schmidt, który w zamian zażądał jego dokumentów tożsamości, gdyż jako potencjalnie podejrzany o zbrodnie wojenne chciał uzbiec i ukryć się. Schmidt miał być fizycznie bardzo podobny do Kirnera i dlatego jemu zdecydował się powierzyć sekret skarbu. Liczył, że będzie mógł się posługiwać jego tożsamością. Został jednak aresztowany podczas próby ucieczki. W kwietniu 1963 roku w nowym miejscu wskazanym przez Kirnera w ciągu dwóch tygodni podwodnych prac prowadzono badania dna, które jednak nie przyniosły żadnych rezultatów. Kolejna wersja historii Waltera Kirnera pojawiła się cztery lata później. Jej autor, pisarz Daniel Quidor, włożył sporo wysiłku i środków w jej pozyskanie. Po prostu zaprzyjaźnił się z Kirnerem i w trakcie wspólnego picia wódki wyciągał powoli wszystkie jej fragmenty. W tej wersji Walter Kirner po służbie na froncie wschodnim, gdzie został ranny, w trakcie okresu rekonwalescencji przydzielony został do oddziału żandarmerii polowej stacjonującego we włoskim porcie La Spezia. We wrześniu 1943 roku otrzymał rozkaz aresztowania trzech oficerów, którzy przypłynęli frachtowcem z korsykańskiego portu Bastia: pułkownika Dala, majora Schmidta i kapitana Fleiga. Według opowieści Kirnera ich zadaniem było wywiezienie z Basti skarbu ROMLA. Załadowali oni zawierającego skrzynie na dwie zarekwirowane włoskie ciężarówki Lancia RO. Pojazdy w porcie wprowadzono na pokład uzbrojonego kutra rybackiego. Niemcy bardzo często posługiwali się takimi jednostkami pomocniczymi wyposażonymi w artylerię pokładową, pełniącymi funkcję okrętów obrony wybrzeża. Mały okręt skierował się najpierw ku północnemu wybrzeżu wyspy, by zawrócić w końcu na południe do ujścia rzeki Golo. Na Korsyce trwały już walki o jej wyzwolenie. U ujścia rzeki zatopiono ciężarówkę wraz ze znajdującymi się w niej ładunkiem mniej wartościowych przedmiotów. Ponownie, w drodze na północ, mały okręt został zaatakowany przez alianckie lotnictwo. W wyniku ostrzału druga ciężarówka również wpadła do morza. Jeden z atakujących samolotów został zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą, znajdującą się na wybrzeżu wyspy. Po powrocie do Portu La Spezia wszyscy trzej oficerowie zostali aresztowani i rozstrzelani. Walter Kirner w dokumentach im zabranych odkrył mapę i informacje dotyczące miejsca zatopienia obu pojazdów, które zabrał. Po zakończeniu wojny na własną rękę szukał skarbu na Korsyce. W tej wersji od razu wątpliwość budzi fakt wprowadzenia dwóch ciężarówek na pokład Kutra. Być może więc był to jednak większy okręt. W latach 1979-1980 Daniel Cuidor zorganizował szereg wypraw badawczych do udziałów, w których zaprosił również Kirnera. W trakcie jednej z nich faktycznie na dnie odnaleziono wrak ciężarówki. W jej wnętrzu natrafiono na kilkanaście zniszczonych przez wodę morską i nie dających się rozpoznać obrazów. Oraz kilka paczek włoskich banknotów, rozpadających się jednak w rękach. Podczas jednej z kolejnych wypraw natrafiono na wrak drugiej ciężarówki, ale jej położenie nie zgadzało się z oświadczeniami Kirnera. Po jej zbadaniu okazało się, że zawierała transport konserwowych pomidorów. W jej pobliżu, na głębokości 27 metrów, natrafiono jednak na wrak amerykańskiego samolotu, o którego odnalezieniu opowiadał Kirner, wtedy jeszcze podający się za Petera Fleiga. Ekipa Daniela Cuidora ustaliła, że rzeczywiście jeden z mieszkańców wioski Mioma na Korsyce uratował w 1943 roku amerykańskiego pilota, którego podjął z wody po zestrzeleniu jego maszyny nad morzem. Do końca niemieckiej okupacji wyspy ukrywał go na terenie swojego gospodarstwa. Dziesięć lat później, w 1990 roku, wrak ponownie zbadano. Walter Kirner chyba jednak nie był do końca szczery wobec Daniela Quidora. Po śmierci w jego domu odnaleziono zdjęcie wybrzeża Korsyki, na którego odwrocie zapisane były inne koordynaty, niż przez niego podawane. Co ciekawe, miały się one pokrywać ze współrzędnymi wymienionymi w innym dokumencie. Mianowicie brytyjski dziennikarz Peter Henning otrzymywał, że po wyzwoleniu Korsyki w ręce brytyjskich służb wywiadowczych trafił niemiecki raport zawierający informacje o sześciu skrzyniach zawierających kosztowności, w tym złotą i srebrną biżuterię, zatopionych u wybrzeża wyspy. Można zadać pytanie, dlaczego Niemcy Skarpromla postanowili dostarczyć okrężną drogą przez Korsykę do III Rzeszy, skoro teoretycznie bezpieczniej chyba byłoby go wysłać transportem kołowym przez Włochy. No więc nie byłoby. Z początkiem września 1943 roku Włochy postanowiły wycofać się z wojny. Ich kapitulacja zdestabilizowała sytuację w środkowej części kraju, gdzie uaktywnił się włoski ruch oporu. Upłynęło sporo czasu, zanim Niemcy mogli swobodnie się tam znów poruszać. Stąd właśnie decyzja o przetransportowaniu skarbu Romla okrężną drogą morską. Spójrzmy jeszcze na kilka faktów dotyczących wszystkich tych historii. Feldmarszałek Erwin Rommel opuścił północną Afrykę 9 marca 1943 roku, a jego następca na stanowisku dowódcy sił niemieckich w tym rejonie, generał Hans Jürgen von Arnim. Poddał się wojskom alianckim 12 maja 1943 roku. Zatem, jeżeli skarb Romla rzeczywiście istniał, musiał zostać ewakuowany z Afryki przed 12 maja. 6 czy 90 skrzyń. W wersji o sześciu skrzyniach każda z nich miała ważyć około 1300 kg. Załadunek ponad tonowych skrzyń musiałby się odbywać przy użyciu dźwigu, a w każdej wersji historii przenoszono je ręcznie. Logicznym zatem wydaje się załadowanie skarbu do zwykłych, hermetycznych skrzyń amunicyjnych Wehrmachtu, które zapewne były łatwo dostępne i niekłopotliwe w transporcie. Ładunek trafia z południowych Włoch na Korsykę, jako pośredni punkt przerzutowy przed dotarciem do Niemiec. Czy niemiecka służba bezpieczeństwa wiedziała od początku o istnieniu skarbu Romla, czy też zainteresowała się nim dopiero po jego ukryciu na dnie morza? A pierwotnie miał on być czymś w rodzaju funduszu emerytalnego feldmarszałka i jego zaufanych podwładnych na czasy po przegranej wojnie. Skarb Romla rozpala wyobraźnię poszukiwaczy od 70 lat. Ciekawe jednak, czy rzeczywiście istniał, czy też legenda ukuta została na podstawie faktycznie zrabowanych i wywiezionych z Afryki kosztowności odebranych przez oddział podpułkownika SS Raufa ludności żydowskiej. Tym bardziej że co prawda udokumentowany jest sam fakt tej grabieży, to nigdy złoto i precjoza również nie dotarły do Niemiec. Wielokrotnie podejmowane próby odnalezienia skarbu Romla, czy tego czym on faktycznie był, do tej pory kończyły się fiaskiem. Co ciekawe, część z podejmujących takie wyzwania ekip była zastraszana przez korsykańskie grupy zorganizowanej przestępczości. Warto jednak podkreślić, że Bastia do tej pory żyje z legendy skarbu Felparszałka. Gdzie leży prawda? I czy złoto ROMLA faktycznie istniało i zostanie w ogóle kiedyś odnalezione? Tego na razie jednak nie wiadomo. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej historii. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne.